Siema widzowie, dzisiaj do rozstrzygnięcia grupa C. Włochy, Argentyna, takie spotkanie było 1 czerwca. Wygrała 3-0 Argentyna po hat-tricku Leo Messiego. Romero wchodzi, bo kontuzja, jak wiemy, pokazywało się. Też tam. A tak a propos tego meczu, to wtedy Leo Messi strzelił hat-tricka i to chyba było pożegnalne spotkanie dla Diego Maradony, o ile dobrze pamiętam. Bo wtedy Argentyna broniła tytułu, jeszcze nie była mistrzem świata, ale broniła tytułu mistrz Copa America w Euro. Dobra, bez przedłużania, zaczynamy. Jezu, Argentyna! Sergio Aguero, który już zakończył karierę z powodu choroby serca, a miał zostać dla Messiego do Barcy, ale nie opuścił z powodu choroby serca. Piękna bramka. Piękna. Bramka do szatni to jest. Dobra, do przerwy rezultat 1-0 dla Argentyny. Sergio Aguero, wracając do Sergio Aguero, to miał przyjść do Barcelony po to, aby zastąpić Messiego, a nie zastąpił z powodu choroby serca. Jeden, jeden Włochy! Domenico Berardi! Włochy jeszcze mają szansę, bo w pierwszym meczu odwalili głupoty, bo 5 czerwonych kartek z Brazylią, a później kompromitacyjny remis z Meksykiem. Zresztą wypuścili w końcówce. 2-1 Włochy, Manuel Locatelli strzelcem bramki. Emiliano Martinez wybił piłkę ponownie Manuela Locatelliego. Gol! 2-2 Argentyna! Lautaro Martinez! Święty turniej tego piłkarza! I to na włoskiej ziemi. Chyba wtedy grał w Interze. W Interze Mediolan wtedy grał. Lautaro Martinez. Piękna bramka nad rękami Donnarummy. Gol! 2-2 Argentyna! Lautaro Martinez! Święty turniej tego piłkarza! I to na włoskiej ziemi. Chyba wtedy grał w Interze. W Interze Mediolan wtedy grał. Lautaro Martinez. Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika. Piękna bramka nad rękami Donnarummy. Kolejne starcie, a poprzednie remis, więc Włochy zapominają przez własną głupotę, nie osłabę, bo te 5 czerwonych kartek. Ale teraz Brazylia, Meksyk. Takie spotkanie było na Mistrzostwach Świata 2018. Chyba tak. W 1/8 wygrała Brazylia. A później Brazylia przegrała z Belgią 2-1. To był mój pierwszy turniej, od kiedy się zacząłem interesować piłką. Zapamiętam go na zawsze. Gol! Jezu, Meksyk! Korona strzela bramkę. Ten, co dostał w sierpniu kontuzję, nie pojechał na mistrzostwa i cała Polska była dumna z tej kontuzji, no bo nie był strach. Nie byłoby strachu. Ciekawe,
Podobno to był najlepszy strzelec Meksyku. Gwiazda reprezentacji Meksyku to jest. No a teraz strzela bramkę. Ale zresztą i tak, jak wiemy, wtedy Polska wyszła z grupy, ale przegrała z Francją w 1/8. Do przerwy rezultat 1-0 dla Meksyku, sensacyjnie po bramce Korony. Zawodnika, który gwiazdy reprezentacji Meksyku, który nie pojechał na Mundial Katarzy z powodu kontuzji i w sierpniu, jak się dowiedziała tym, co a Polska się cieszyła, pamiętam. Rzut karny dla Brazylii. I rzuta karka dla Hectora Moreno. Neymar! 1-1! Pierwsza bramka na... O! Prawa ręka, lewa ręka, prawa noga, lewa noga, tańczy kwerta już do dziecka. Piosenka jak Leosi się kłania po tej cieszyńczyce. Zrobił... Bo właśnie na TikToku jest Young Leosi, piosenka Young Leosi o takich rukach i teraz Neymar to wykonał. I to pierwsza bramka Neymara w tych mistrzostwach. Chyba miał z Włochami, ale tej bramkę przez Walkowera mu nie zaliczyli. Gol! 2-1 Brazylia! A ja, Roberto Firmino! Brazylia belduje się w ćwierćfinale Mundialu 2003! Już można tak rzec. Pierwsza bramka na tym turnieju. Brazylia wygrywa 2-1 po golu w końcówce Roberto Firmino i dzięki Walkowerowi z Włochami, remisie z Argentyną i wygranie z Meksykiem wychodzi z grupy. Argentyna wychodzi z grupy też, z 5 punktami, chociaż Leo Messi bez gola na tym turnieju, ale może w fazie pucharowej coś będzie. Włochy przez własną głupotę odpadają, bo ale w sumie jakby nie ten Walkower, to by coś zrobili z Brazylią. No a Meksyk, no bez gwiazdy takiej, tak jak Polska bez Lewandowskiego, to tak jak Meksyk bez Ochoły. Ostatnie miejsce, chociaż ten bramkarz rezerwowy się spisywał nieźle. Dobra widzowie, do zobaczenia w grupie D, naszej na koniec. Pa, pa widzowie, pa, pa.